Cześć, jestem Marta Jastrzębska-Macko. Witam Was na moim kanale Marta Acrylic Painting. Zapraszam Was do mojej pracowni, gdzie przedstawię, jak przygotować się do techniki pouringu i co Wam będzie potrzebne. Proszę bardzo, zerknijcie tutaj. Zacznijmy od tego. Pierwsze, co nam będzie potrzebne, podobrazie. Podobrazie są w różnym kształcie. Te już jest zabezpieczone, co możecie zobaczyć na moim wcześniej. Zabezpieczyłam i jak to zrobić. Teraz skupmy się na tym, co będzie nam dalej potrzebne. Nie przestraszcie się, to jest tylko tak pokazane, że tyle tego Wam będzie potrzebne. Tak nie trzeba. Przede wszystkim farby. To są moje jedne z ulubionych farb firmy Renaissance i Artist Acrylic. To są dwie firmy, które mają bardzo dobrej jakości farbę. Pigment jest bardzo wytrzymały, farby są gęste i tak naprawdę bardzo wydajne, jeśli chodzi o pouring. Więc możecie jak najbardziej te firmy sobie zakupić. To jest Phoenix, a to jest Renaissance. Warto w nie zainwestować. Ja w większości swoje farby kupuję przez internet i wychodzi troszeczkę taniej. Tu są firmy Liquid i te farby mają też dobrą jakość pigmentu. Są rzadsze na pewno od tych farb, ale też warto je wykorzystać w technice pouringu. Troszeczkę ich wyjdzie Wam na pewno więcej przy malowaniu. Mają mniejszą wydajność. Ta farba jest moim rozczarowaniem. Kompletnie nie nadaje się do malowania pouringiem. Miałam kilka kolorów, próbowałam kilka razy i nie nadaje. Farba się zważyła, zrobiły się grudki i nie kupujcie jej. To można ją odłożyć. Ta farba Feniksa, tak jak ten Feniks, jest to większa pojemność. Też jak najbardziej nadaje się do pouringu. To jest farba czarna. Czarnej i białej farby idzie najwięcej w tej technice, bo na nią wylewamy w większości nasze farby w pozostałych kolorystyce, więc trzeba zawsze się zaopatrzyć w większą ilość czarnej i białej. Tej firmy Sennelier też się nadają do pouringu, mają bardzo ładne barwniki. Wychodzą one drożej niż te farby jako dodatek do pouringu. Kolejna rzecz nam potrzebna, taśma malarska, do zabezpieczenia podobrazia, tak jak tutaj. Pineski. Niektórzy nie stosują pinezek, tylko na przykład stawiałem sobie podobrazie na kubeczkach. Dla mnie ta forma jest o wiele wygodniejsza i bardziej praktyczna, bo nic mi się nie przesunie w trakcie, jak będę wylewać. Rękawiczki. Nie zawsze stosuję, ale możecie jak najbardziej sobie przygotować. Woda. No i tutaj temat taki bardzo ważny, który ma, to są media, które stosuje się. Stosuje się. I teraz media. Na rynku jest dostępnych kilka mediów. Pokażę Wam najpierw ten Floetrol. Jest bardzo fajny do pouringu, ale wychodzi bardzo drogo. 2,5 litra wystarczy na kilka obrazów, a koszt jest ponad 140 zł i to już tak naprawdę najtaniej wyszukiwane. Wersją taką bardziej praktyczną i jako zamiennik warto zastosować to klej PVA-MF i powiem Wam tak, to jest 5 litrów, czyli dwa razy więcej od tego, a wychodzi 45 zł. Góra 60 za ten klej. Jakość jest porównywalna. Obrazy wychodzą bardzo fajnej jakości. Tutaj macie przykład właśnie kleju PVA. Jak wygląda przy wykorzystaniu tego kleju. Jest gęściejszy na pewno od Floetrolu, więc troszeczkę trzeba inną proporcję zastosować, ale na kolejnych filmikach Wam pokażę, jaka proporcja, jak przygotować sobie farbę, żeby miała odpowiednią konsystencję. To są media.
które ja używam. Są jeszcze inne, ale te najbardziej mam sprawdzone i najbardziej mi się podobają. Aby wyszły ładne takie bąbelki i pęcherzyki powietrza na podobraziu, większe, mniejsze, jest nam potrzebny silikon. I teraz tak, pokażę Wam, jakie ja mam silikony. Jest to silikon Pentard. Jest on malutki i tak naprawdę no szybko się zużywa. Koszt jest w miarę taki średni, średnio bym powiedziała. Można się w niego bawić. Wersją tańszą jest ten olej silikonowy, który można normalnie kupić w sklepie, powiedzmy, motoryzacyjnym lub przez internet. Jest jakościowo porównywalny do tego, a wychodzi o wiele, wiele taniej. No, chyba kosztował około 9 zł. Ten kosztował około 15. No więc, a jest o wiele większy. I też się dobrze sprawdza. Mam jeszcze taki silikon. To jest silikon w sprayu. Powiem Wam tak. Szału nie ma, ale jest to, że można go na przykład rozpryskać typowo już na farbę, więc to też jest jakiś taki rodzaj jakby eksperymentowania. Można go kupić, ale niekoniecznie się sprawdza idealnie. Bardzo ważną rzeczą, nieobowiązkową, ale warto zainwestować sobie w palnik gazowy. Ten jest akuratnie, można go ładować, więc jest, widzicie, eksploratowany, cały wymalowany farbą, ale fajnie się sprawdza. Dzięki niemu można usunąć pęcherzyki powietrza, które się znajdują na pod farbą. Fajne efekty wychodzą. Bardzo dobra rzecz i praktyczna. W czym mieszać farbę do pouringu? Albo w kubeczkach i przy wykorzystaniu patyczków po lodach na przykład. Można też kupić gotowe już patyczki, niekoniecznie po lodach trzeba zostawiać. Tego dość sporo idzie. Przygotowanie farby w takim kubeczku trzeba w ten sam dzień wykorzystać, ewentualnie 2-3 dni, może postać góra. Aby farbę wymieszać sobie na dłuższy czas, warto zainwestować w dyspenser do sosów. Jest on zamykany szczelnie. W takiej formie przygotowana farba może spokojnie stać bardzo długo. Ja na razie wypróbowałam, że ona stoi mi już 4 miesiące i nic się z nim nie dzieje. Jeśli za bardzo zgęstnieje, dodaję troszeczkę wody, wymieszam i mogę dalej lać. Pokazałam Wam potrzebne narzędzia do przygotowania płócien, znaczy przygotowania techniki pouringu. Ja jeszcze jestem zaopatrzona w folię malarską, gdzie rozkładam sobie w odpowiednio przygotowanym na przykład stole, ewentualnie powierzchni kartonowej, bo trzeba podkreślić, że w technice pouringu troszkę można się pobrudzić i żeby nie zalać podłogi, wykorzystuję tą folię malarską. Dostępną w sklepach budowlanych. To na dzisiaj będzie wszystko. W kolejnych filmikach pokażę, jak wykonać proste techniki pouringu oraz później bardziej skomplikowane. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, bardzo proszę poniżej w komentarzu napiszcie. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Napiszcie, co byście chcieli wiedzieć, jakie filmiki, o jakiej tematyce Was interesują, służę Wam pomocą. Jeśli Wam się filmik podobał, dajcie łapki w górę. Zachęcam do subskrypcji, żebyście wiedzieli na bieżąco o kolejnych moich filmach. Zapraszam również na mojego fanpage'a Malarstwo Marta Jastrzębska-Macko. Dziękuję, że tutaj ze mną byliście. Buziaczki i do usłyszenia następnym razem.